Na samym początku, jeszcze przed samym materiałem, zachęcam Państwa do wejścia na stronę finansowedukacja.com w zakładkę Forum Discord. Jest to nasza najnowsza praca. Tak naprawdę, jedyna praca, którą obecnie mamy, która jest stare, stale aktualizowana. I tam poruszamy wszelkie tematy związane z rynkiem kapitałowym: od omówienia poszczególnych sektorów, jak do tego podchodzić, które sektory są ważniejsze, które mniej, w jakiej fazie chodzą. Po budowę portfela, przykładowe portfele inwestycyjne od rynku chińskiego rynków rozwijających się po rynek europejski, czy a, też globalny rynek akcji, oczywiście uwzględniając Stany Zjednoczone, strategie ETF, najlepsi zagraniczni brokerzy i aplikacje fintech oraz banki zagraniczne, no i mój ulubiony temat, czyli rozwinięcie tematu cykli rynkowych i cykli politycznych, jak do tego podchodzi, jak to wykorzystywać z na poszczególne państwa rynki, jak to wykorzystać z punktu widzenia inwestora indywidualnego. Dlatego zachęcam Państwa do wejścia na stronę finansowa edukacja. W każdym tygodniu jest co najmniej jeden materiał, większy na Discordzie, więc jest to idealna okazja, żeby mogli Państwo zdobyć dodatkowe informacje, które mogą dać przewagę. Większość z nich daje przewagę. W inwestowaniu i myślę, że każdy inwestor, niezależnie od poziomu doświadczenia, będzie. Tą pracą zainteresowany. Dlatego zapraszam finansowaedukacja.com zakładka forum Discord. Witam serdecznie w dzisiejszym materiale. Dzisiaj omówimy różne tematy, od tematów rynkowych po tematy długu, które mogą budzić różne skrajne emocje. Będę przeskakiwał, ten film będzie chaotyczny, będę przeskakiwał z tematu. Bo no to są tematy, o które albo Państwo pytacie, albo są zbliżone tematy. Ja staram się znaleźć wykres, który obrazuje dany temat i go omawiamy. Na samym początku zalecam do wejścia na stronę, sprawdzenia materiałów, ale przede wszystkim dla nowych osób, sprawdzenia materiałów, które są całkowicie za darmo na YouTube. Żeby każdy mógł wcześniej sprawdzić, o czym mówiłem, czy to się sprawdzało, czy nie. Ile się sprawdzało, ile się nie sprawdzało. Jest kilkaset godzin materiałów. Każdy może je sprawdzić i zadać sobie pytanie, czy to ma sens dla tej osoby, bo dla kogoś może to nie mieć sensu. Więc jest to o tyle dobre, że mamy nie bardzo długą historię, ale jednak jakąś historię danych, predykcji, na które można zwrócić uwagę. Jeżeli ktoś jest zainteresowany później, to zachęcam do wejścia na stronę i sprawdzenia, czy to forum Discord, czy. Innych materiałów, które są na stronie finansowoedukacja.com. Zacznijmy od tematu, który budzi skrajne emocje. Jest to temat związany z tym, jaki procent 25- i 35-latków mieszka razem z rodzicami. My wróciliśmy do lat 40, jeżeli chodzi o te dane. Czy to w ogóle cokolwiek oznacza? Ktoś może zadać takie pytanie. Słuszne. Fakty są takie, że cena nieruchomości, ceny nieruchomości rosną. Macie Państwo medianę ceny sprzedażowej na rynku nieruchomości w Stanach. Oczywiście ceny są bardzo zróżnicowane w zależności od miasta i te dane akurat zwracają uwagę na największe miasta w danym stanie. Tu nie są brane pod uwagę wszelkie nieruchomości. Ja zawsze lubię dawać takie przykłady w stylu Inna jest sytuacja, jak chcemy kupić średniej wielkości, na standardy europejskie to będzie dużych wielkości, ale średniej wielkości dom w przyzwoitej dzielnicy Indianapolis, a inna będzie sytuacja, jak będziemy chcieli kupić dokładnie taki sam dom na obrzeżach Carmel w stanie Indiana. Na obrzeżach Carmel to będzie 250 tysięcy dolarów. Może 300, to zależy w danym czasie, jaka jest płynność na tym rynku. O, tam jest akurat domy, są wychwytywane. A w przyzwoitej dzielnicy, w dosłownie obok, blisko, ale jednak w dużej mieście, w relatywnie dużym, Indianapolis, będzie taki dom kosztował 500 tysięcy dolarów. Więc wszystko zależy od tego, od lokalizacji. To jest standardowa teza nieruchomościowa. Trzy najważniejsze rzeczy mówią eksperci: to lokalizacja, lokalizacja, lokalizacja. Natomiast ja, tak naprawdę, ucząc się o rynku kapitałowym, zawsze zwracałem uwagę na nieruchomości trochę w innym, inne rzeczy, inny aspekt. Cena nieruchomości jest pochodną trzech czynników. Pierwszy czynnik kreacja i ilość nowych gospodarstw domowych. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że ilość zarówno małżeństw jest wyjątkowo niska, osób samotnych zarazem wyjątkowo wysoka. Niska dzietność, która jest różna w zależności od stanu, od wysokich wartości powyżej dwóch w południowej Dakocie po bardzo niskie w stanie Nowy Jork. Więc są różne czynniki, które dzisiaj działają trochę inaczej niż kiedyś. Natomiast podstawowym czynnikiem była kreacja nowych gospodarstw domowych. Drugi czynnik to jest wartość skumulowanej inflacji w czasie. Ceny nieruchomości prawie wszędzie, pod warunkiem, że w danym, w danym miejscu, gdzie ta nieruchomość jest, mamy do czynienia ze wzrostem gospodarczym, są uzależnione od skumulowanej wartości inflacji w czasie. No i trzeci czynnik to jest koszt, koszt obsługi zadłużenia przeciętnego na zakup przeciętnego domu lub mieszkania dla gospodarstwa domowego jako procent mediany zarobku. Plus inne czynniki związane z bardziej lub mniej restrykcyjnym prawem związanym z zakupem nieruchomości wynikającym z np. polityki banku centralnego albo lokalnych regulacji. To są te trzy główne czynniki. Nieruchomości dzisiaj w ujęciu globalnym prawie wszędzie są na szczytach historycznych. W poszczególnych Stanach jest różnie, ale czy w poszczególnych województwach, czy kantonach, w zależności od państwa, regionach, różnie to wygląda. Natomiast te trzy czynniki były w mniejszym lub większym stopniu, ale raczej na korzyść cen nieruchomości. Przede wszystkim wartość skumulowanej inflacji. I teraz pytanie, czy ten wskaźnik, który pokazywałem wcześniej, czyli ilości osób żyjących w wieku od 25 do 35 lat z rodzicami, w jakim stopniu przełoży się na rynek nieruchomości w przewidywalnym czasie? Ciężko jest jednoznacznie na to pytanie odpowiedzieć, niestety. Ponieważ zachowanie konsumenckie, to są dużo to kwestii psychologicznych, też się zmieniło. Wiele osób ze względu na strach przed zakupem nieruchomości, utrzymaniem kredytu, dzisiaj koszty kredytu w Stanach Zjednoczonych na zakup nieruchomości, jeżeli chodzi o zamrożony kredyt na 30 lat, wynoszą około 6%. 6% z hakiem, 6,78% według danych Fedus z St. Louis. Więc realnie w najtańszym banku w Stanach Zjednoczonych, który zajmuje się Użyczaniem takich kredytów to będzie powiedzmy 6,97, 7,1. Przy pierwszym zakupie nieruchomości może być to 6,9%. I dla wielu osób wiele osób nie chce się podjąć tego wyzwania, tym bardziej, że nie ma planu na budowanie dużej rodziny. Więc duża część tych osób po prostu nie potrzebuje. Swojego miejsca zamieszkania, czyli oni nie wypłyną na rynek nieruchomości w tak dużej skali. To nie jest tak, że nagle koszty zadłużenia spadną i te osoby wyprowadzą się od rodziców. Tak nie będzie. To są kwestie psychologiczne wynikające z podejścia społeczeństwa obecnego, które ma swoje zalety, ale wady też. Do życia. Ja zakładam, że ze względu na czynnik pogarszający się kreacji nowych gospodarstw domowych w Stanach to będzie działało w mniejszym stopniu, bo tam jednak ten czynnik jest większy, ale w, w Europie, w większości państw zachodnich też, wschodnich, ceny nieruchomości w takiej bardzo długiej perspektywie nie będą tak atrakcyjne i rentowność z nieruchomości będzie tak atrakcyjna, jak to miało miejsce w ostatnich 20 latach. I żadna polityka migracyjna moim zdaniem e, tego nie zmieni. Ale mogę się mylić oczywiście. Uważam, że nieruchomości będą raczej przejdą, staną się tym, czym były kiedyś, czyli nieświetną inwestycją, tylko po prostu miejscem użytkowym do, do życia. Stracą ten swój blask inwestycyjny, jeżeli inne. Formy inwestycji będą coraz bardziej atrakcyjne. A my wiemy, że rynek akcji jest coraz bardziej atrakcyjny pod tym względem. W ujęciu globalnym. Globalne ceny nieruchomości w stosunku do globalnego rynku nieruchomości. Czytam, globalny rynek akcji w stosunku do globalnego rynku nieruchomości. Więc ja nie podchodzę do tego tak strasznie, że będzie tylko drożej. Nic nie trwa wiecznie. A w większości państw na świecie te trendy się zmieniają, i polityka państw też się zmienia w stosunku do nieruchomości. Raczej w stronę negatywną, a nie pozytywną. Hasła typu mieszkanie prawem, a nie towarem one mogą być coraz bardziej popularne wśród młodych ludzi, i pewne regulacje mogą pogorszyć możliwości inwestycyjne w tym obszarze. Co zresztą na przykład stało się w Berlinie. Kolejny temat. Jeszcze, żeby krótko wrócić do tych cen nieruchomości. Yy, uważam, że jeżeli chodzi o rynek amerykański, jeżeli nie dojdzie do znaczącego spadku kosztu yy, obsługi zadłużenia, to rynek najmu znacząco się poprawi z punktu widzenia obłożenia najmę. Dlatego, bo koszty najmu całkiem przyzwoitego mieszkania, nie mówię, że w samym centrum największych miast, ale na obrzeżach, blisko, są bardzo atrakcyjne. To wiele osób, wiele Europejczyków nie zdaje sobie sprawy. Ja zachęcam, żeby Państwo zrobili własny research w, wokół największych miast w poszczególnych Stanach, jakie są ceny najmu przyzwoitego mieszkania 70-metrowego, czyli niezbyt dużego na standardy amerykańskie. Jako procent zarobków w porównaniu np. do cen w Unii Europejskiej. Kolejny temat, temat surowcowy. Jak wiadomo, Amerykanie, to powtarzałem wielokrotnie, dominują, jeżeli chodzi o surowce energetyczne, zarówno gaz, jak i ropę naftową. I teraz jest następujące pytanie związane z tymi surowcami, czy działalność Unii Europejskiej związana z redukcją tak zwanych. Konsumpcji tzw. nieodnawialnych źródeł energii stworzy większe lub mniejsze problemy w przypadku Stanów Zjednoczonych i tych firm, które tam działają. Moim zdaniem nie. Po pierwsze, ten proces nie będzie tak szybki, jak wiele osób zakłada. To jest jeszcze bardzo konkretny czas, powyżej trzech lat, zanim dojdzie do rewolucji, jeżeli w ogóle do niej dojdzie. Po drugie, Unia Europejska to nie jest jedyny blok ekonomiczny, są inne bloki. Które korzystają z tych surowców. Od, Chin, od Azji Południowo-Wschodniej po Oceanie. Dodatkowo firmy amerykańskie i konsumpcja amerykańska gazu rośnie, a nie spada. A tam szansa na negatywne ustawodawstwo w obecnej sytuacji na poziomie impasu i podejścia zarówno demokratów, jak i republikanów wynosi 0%. Duża negatywna legislacja skierowana w tą stronę. Więc to nie jest jeszcze nikt negatywny. Moim zdaniem, razem z rozrostem infrastruktury technologicznej, nie ma możliwości na stuprocentowe przejście przy dzisiejszej technologii, która się może zmienić, na stuprocentowe przejście na odnawialne źródła energii, nie narażając się na kryzysy energetyczne i szoki energetyczne. Mamy 21 rok i 22, pamiętamy kryzys energetyczny w Unii Europejskiej, gdy. Niektóre gospodarki, jak Wielka Brytania, Niemcy no bardzo na temu cierpiały, iż władze musiały tworzyć różnego rodzaju tarcze energetyczne. Gdy wiatr przestał wiać w takim stopniu, jak oczekiwali a, eksperci w tej dziedzinie, okazało się, że są braki energetyczne w gospodarce niemieckiej, co tworzyło presję i szok cenowy. Wiatraki są kontrowersyjne. Większość gospodarek tak naprawdę nie jest w stanie efektywnie korzystać z dzisiejszej technologii wiatrowej. względu na to, że te przepływy wiatru one nie są na tyle regu stałe, regularne, więc nie można uzależniać. Niestety Niemcy to robią, uzależniać swojej gospodarki od zjawiska a, przyrodniczego, który nie jest stały w przeciwieństwie do na przykład energii atomowej. Czy ropy naftowej, czy gazu. Więc uważam, że państwa, które nie rozwiążą tego problemu, a będą szyły w stronę odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim energii wiatrowej, zrobią ogromny błąd i będą miały ogromne problemy w przyszłości. Temat blackoutów będzie czy, bardziej powszechny i znany, i one krótkoterminowo nie są szkodliwe, bardzo. Natomiast długoterminowo e, lub cenowo-szokowo kryzys energetyczny może stworzyć recesję. Więc, jeżeli nie dojdzie do rozwiązań technologicznych, nic się nawet w tej kwestii nie zmieni, no to to stworzy zwycięzców i przegranych. I na poziomie cen energii, no Amerykanie mają znacznie tańsze ceny energii niż Unia Europejska. Co zwiększa atrakcyjność biznesową też. Pojawiają się takie, o, tak mówimy, będę przeskakiwał, pojawiają się takie wykresy. Jak to interpretować? No, jak widać, mamy długą historię zachowania tzw. insiderów. Insiderzy to są: mogą być dyrektorzy, właściciele, częściowi udziałowcy, informatorzy. Różnie jest to interpretowane. Zazwyczaj osoby związane z firmą lub te, które były związane z firmą w przeszłości. Mamy długą historię ich zachowań, nawet tych wielkich prezesów, takich jak Bill Gates. I my zdajemy sobie sprawę z tego, że gdyby Bill Gates nie dokonywał redukcji swoich akcji Microsoftu, to dzisiaj byłby najbogatszym człowiekiem na świecie. Podobnie Jeff Bezos, podobnie Mark Zuckerberg. Czasami filozofia firmy nakazuje redukcję akcji w celu zmniejszenia udziału właściciela, żeby fundusze inwestycyjne, które inwestują w ten biznes, nie czuły się zagrożone zbyt dużym udziałem jednej osoby w wykreowaniu polityki. Natomiast wskaźnik sprzedaży tzw. insiderów nie ma historycznie udowodnionej zależności, jeżeli chodzi o dalsze stopy zwrotu 12-24 miesiące później. Więc to nie jest wskaźnik zły. Jest to wskaźnik obrazujący raczej sentyment wśród ludzi powiązanych z firmą. Natomiast historia pokazuje, że bycie powiązanym z firmą nie daje żadnej przewagi informacyjnej, przynajmniej w, w tych największych branżach, największych miejscach. Ponieważ jedna osoba nie jest w stanie sama ogarnąć, mówiąc takim językiem kolokwialnym, działania firmy i tego, jak ona będzie się zachowywała w przewidywalnej przyszłości. Kolejny temat obligacji chińskich. Jest takie proste pytanie: czy niska rentowność długoterminowych obligacji jest dobra czy zła? Oczywiście w przypadku rynku chińskiego raczej zła. Dlaczego? Prosty powód. Jeżeli my wiemy, że rynek chiński ma problemy na poziomie rynku nieruchomości i rynku bankowego, te rynki są ze sobą w pewnym sensie powiązane, nie idealnie, ale jednak powiązane. To dochodzi do sytuacji, w której inwestorzy, konsumenci. Tradycyjni użytkownicy banku wycofują swoje depozyty. Wycofywanie depozytów wymusza na banku co, co zrobienie? Zwiększenie rentowności oprocentowania krótkoterminowych depozytów. No i na tym polega cała magia krzywej rentowności. Ta różnica pomiędzy krótkoterminowym oprocentowaniem depozytów, a rentownością długoterminowych obligacji wpływa na opłacalność pożyczania pieniądza w czasie. To w praktyce oznacza, że dzisiaj opłacalność banków na pożyczanie pieniędzy w Chinach jest mniejsza względem na te negatywne czynniki, więc jest to, to, to są oczywiście negatywne dane i nie należy tego interpretować pozytywnie, tylko raczej negatywnie w jakiejś tam średnioterminowej historii. Teraz na Twitterze pojawia się taki wykres koszt oprocentowania nawoz zaciągniętych kredytów na zakup mieszkania. No Polska jest liderem. Wynika to z działalności Radowego Banku Polskiego. Gdyby, i to jest istotny czynnik, gdyby nie, wcześniej nie doszło do stymulacji rynku przez tzw. zwany tani kredyt, to te wysokie koszty, koszta naturalnie, to wysokie oprocentowanie zredukowałoby chęć zakupu nieruchomości, ponieważ różnica pomiędzy kosztem obsługi mieszkania a, a najmem. Nie byłaby atrakcyjna dla inwestorów. I doszłoby do naturalnego wypłaszczenia lub spadku cen. Natomiast to jest zaburzane przez działanie polityczne. I niestety to jest przykład, kiedy działalność polityków wpływa negatywnie na wycenę, na działalność rynkową. Zazwyczaj działalność państwa źle wpływa na sytuację gospodarczą. O tym trzeba pamiętać. I w tym kontekście. Więc nie można tutaj mieć zastrzeżeń do banku centralnego, który stara się tą konserwatywną polityką wpłynąć, redukując ceny nieruchomości w, w ramach całego państwa. Natomiast do tego nie dochodzi przez potencjalne nowe pakiety, nowe, nową legislację, która miałaby zwiększyć chęć. Zakupu nieruchomości. Ja nagram film o rynku polskim, zresztą mówiłem w poprzednich materiałach, zarówno na Discordzie, jak i na YouTubie, więc będzie mogli o tym dłużej porozmawiać. Więc sytuacja, jeżeli chodzi o koszt tego kredytu, hmm, powinna spowodować co najmniej wypłaszczenie cen. Co jest jeszcze ważne w kontekście całego rynku, równe państwa też robią takie same programy, programy głupie jak Polska, i na przykład Francja wprowadza taki program. Bo tam w niektórych miejscach rzeczywiście ceny nieruchomości są po istotnych spadkach i co jest ważne, gospodarka taka jak Polska jest bardziej wrażliwa na spadek cen nieruchomości niż inne gospodarki, które mają więcej technologii, więcej marsz, ponieważ ten sektor budowlany, sektor związany z rynkiem nieruchomości, sektor bankowy to jest istotna część PKB. Więc tutaj gorsza koniunktura spowoduje bardziej mniej pozytywny wzrost gospodarczy i ja zakładam, że w tym roku już będzie tego e, pewna, pewne objawienie. Kiedy oczekiwania nie pokryją się rzeczywistością na koniec roku, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy dla całego roku. Co może też się przełożyć na 2025 rok. Ale nie w róże recesji, jak, większo, jak duża część analityków. Z takich firm dostaję czasami pytanie: Co ja sądzę o SoftBanku? To jest firma japońska, która działa trochę na zasadzie takiego też funduszu inwestycyjnego quasi. Inwestuje w firmy, które częściowo, bardziej lub mniej są dostępne na rynku akcji, czasami nie, przez mają ekspozycję na TikToka firmę ByteDance. Jest to ciekawa firma, jeżeli chodzi o inwestycje, natomiast oni, trzeba zwrócić uwagę, na przykład, oni bardzo mocno popłynęli na Libabie. Trzeba zwrócić uwagę na to, że oni mają skłonność do przeważania jednej firmy i radzą sobie tak dobrze, jak ta jedna firma sobie radzi. Więc trzeba brać pod uwagę ryzyko i fazę hossy, czy ona sprzyja tej konkretnej firmie. Akurat półprzewodniki na razie tej, w tej fazie hossy powinny sobie radzić nieźle, ale ich koncentracja tak jest bardzo wysoka, jeżeli chodzi o firmę ARM. I to trzeba brać pod uwagę przy odpowiedzi na pytanie, czy to jest warte inwestycji, czy nie. I ostatni temat, bo nie będziemy tak długo przyciągać tego krótkiego filmu, wy wy wybory w Wenezueli. Jak to interpretować? Oczywiście państwa bardziej autorytarne, czy nawet totalitarne, działają na zasadzie nieważne, kto głosuje, ważne, kto liczy głosy. I czy to będzie miało większe znaczenie? Oczywiście, że nie. To jest kontynuacja tego, co było. Oczywiście państwa sąsiednie mogą wyciągnąć jakieś działania gospodarcze pozytywnie, negatywnie. To może lokalnie zwiększyć szok surowcowy, pogorszyć relacje, może jakieś nawet mniejsze działania zbrojne, ale to jest zbyt mała gospodarka, żeby realnie wpłynąć na rzeczywistość. Podobnie Meksyk też Pytania: Ja nagrałem film o tym, pytania związane o wybory w Meksyku. Zazwyczaj wybór nieoczekiwanej kogoś, kto kojarzy się z raczej przeregulowaniem rynku i negatywnym ustawodawstwem ogranicza stopy zwrotu. W krótkim czasie. Natomiast my o Wenezueli nie myślimy w kontekście inwestycji, tylko w kontekście jakichś potencjalnych zamieszkań lokalnych, które mogą się pojawić w tamtym regionie. Geograficznym, i zadajemy sobie pytanie, czy to będzie miało większy wpływ na gospodarkę. Moim zdaniem nie będzie. To jest szum informacyjny i jest taka mała cegiełka do ściany strachu, która ma budzić nas skrajne emocje, że kolejne pogorszenie relacji, potencjalna wojna, działanie zbrojne to wpłynie strasznie na oczywiście lokalną ludność, potencjalnie, natomiast nie wpłynie to na globalną gospodarkę. Rynek ma zimne serce i zawsze trzeba o tym pamiętać. No i już zupełnie na koniec, żeby tego nie przedłużać materiału, mamy sezon wyników i ja będę powtarzał nieskończone. Wyniki niezależnie od tego, czy pozytywne, czy złe nie muszą wpływać ani pozytywnie, ani negatywnie na rynek akcji. Możemy zrobić zbiorczą statystykę. W tym sezonie sprawdzić poprzednie. Fakty są takie, że w poprzednim sezonie, jeszcze w poprzednim i jeszcze w poprzednim. E Firmy spadały prawie tak samo często jak rosły, niezależnie od wyników, czy były dobre, czy złe. Wiele osób interpretuje wyniki w taki sposób, że jak akcje na pewno spadły, to wyniki były na pewno złe, a jak wzrosły, to na pewno były dobre. Nie. To tak nie działa. Wyniki opisują przeszłość, a rynek wycenia przyszłość, nie zwracając uwagi na przeszłość. Rynek nie wycenia rzeczywistości wstecz. Dla mnie ważniejsze w interpretacji wyników nie są dane finansowe na poziomie zysków i przychodów, tylko polityka firmy potencjalna, zachowanie marsz i opis zagrożeń, i zadanie sobie pytania, czy firmę odpowiednio interpretuje rzeczywistość w kontekście zagrożeń czy pozytywnych informacji. Jeżeli jest zbyt optymistyczna albo zbyt pesymistyczna w głównych segmentach, Mogę to zinterpretować na swoją korzyść lub niekorzyść. Natomiast dane nie mają że znaczenia, bo rynek, poza jakimiś wielkimi zmianami i wielkimi negatywnymi niespodziankami, w miarę dobrze wycenia potencjalny zakres zysków i przychodów. Więc, jeżeli nie dochodzi do skrajnej pozytywnej lub negatywnej niespodzianki, ceny akcji nie będą reagowały na to, i nie ma na to dowodu statystycznego. Dobre wyniki nie muszą oznaczać wzrostu. Ważniejsze jest to, co rynek wyceni w kontekście dalszej przyszłości i w jakich okolicznościach to wyceni. Będziemy mieli teraz stosunkowo istotny tydzień, trochę większych firm, powyżej 100 miliardów, więc tworzy to jakąś zmienność, ale ona nie musi być ani dobra, ani zła. W ostatnich, przy obecnym sentymencie raczej będzie szukanie negatywnych czynników niż pozytywnych i trzeba na to się przygotować, przynajmniej psychologicznie, mentalnie, a być może nawet portfelowo. Dziękuję za uwagę i zachęcam do sprawdzenia innych materiałów na YouTube czy na stronie finansowej edukacji.